No cześć, cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale z podejrzanej mapki. Podejrzanej, ponieważ w lobby nie ma żadnych przycisków, ani o autorze, ani informacji, ani o fabule. Kompletnie nic, tylko wielki napis start i przycisk. Więc słuchajcie, skoro autor zbudował to w taki sposób, no to wciskamy ten przycisk i zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga! Chorus i PKB Katana prezentują mapę pod tytułem Zagubiony. Dokładnie tak. Okej, ręce do góry. Zostałeś skazany na dożywocie za zabójstwo, ale ja jak? To jakaś pomyłka. Nie dyskutuj, tylko chodź za mną z rękami w górze. Okej. Już jakieś zabójstwa, już morderstwa. Dzień dobry, witamy na minecraftmapy.pl. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Już teraz tak na spokojnie troszeczkę. Zagramy sobie w mapeczkę, która ma trzy części. Dzisiaj zagramy w pierwszą z nich. Zobaczymy, jeśli mapeczka wam się spodoba, to dajcie znać, a nagramy tak naprawdę resztę. Zobaczymy, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli będziecie chcieli kontynuację. A ten film oglądacie, słuchajcie, po chyba tygodniu od ostatniego filmu. Niestety na jeden dzionek się troszeczkę rozchorowałem, ale to było tylko takie jakieś małe zatrucie. Musiałem przeleżeć w łóżku cały dzień, a następnego dnia niebo mi się zwaliło na głowę, można powiedzieć, i musiałem, słuchajcie, zapierdzielać w Enjoyu. Bo teraz mamy taki ostatni deadline na tak naprawdę i jeden dzień, słuchajcie, jak mnie wysypało, to mi popsuło cały plan tak naprawdę z nagrywania materiałów. Tak czy inaczej jesteśmy, lecimy do 8 materiałów, słuchajcie, to jest 7. No dobrze, co tutaj się wydarzyło? To był tylko zły sen, ale mi się chce jeść. Pójdę do lówki sobie coś zrobić. No nie wiem, czy w lówce będziesz sobie coś robił, pewnie w lodówce. Nie zapominaj o ustawieniu renderowania na przynajmniej 18. Nie zapomnij jeszcze o jak się na minecraftmapy.pl. No oczywiście, jeśli mapeczka wam się spodoba, no to pamiętajcie o jaksiku dla autora. O proszę, kuchnia, wszystko w jednym pokoju. Tak, tutaj telewizor, elegancki domek. Ja jeszcze z tego nie korzystałem na survivalu, słuchajcie, z tego luma. Nawet nie znam polskiego tłumaczenia za bardzo tak naprawdę. Okej, dobra, trzeba coś zrobić sobie do jedzonka. Nie mam nic w lodówce, pójdę do sklepu i piekarni. Aha, no bardzo szybko się tutaj dzieje ta akcja, takie nagłe teleporty się zdarzają, no ale zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Piekarnia u Sfocyka. A, słuchajcie, już myślałem, że jakaś biedra będzie. Tam widzę jakieś kulisy, moi drodzy, powstawania mapeczki. Chyba nie powinienem takich rzeczy widzieć. Piekarnia u Sfocyka. Dzień dobry, witam w naszej piekarni, Inarek powiedział, a Inarka to ja kojarzę. Dzień dobry, znamy się. Dzień dobry. Chce pan coś kupić? Tak, dwa chleby poproszę. Razem będzie 11,63. Dziękuję, do widzenia. Okej, no to teraz do sklepu. Jejku, dużo się tu dzieje. Tu jakiś samochód przejeżdża. Biedronka Parking. A jednak jest Biedronka, słuchajcie. Widzicie? Jestem jasnowidzem. Wiedziałem, że będzie biedra. To jest polska mapeczka. Co za debil? Jeszcze kogoś zabije. Co? Co tu się dzieje? What? Panie! Co pan robisz? Halo, 112! Czy to jakiś quest poboczny? Przepraszam, czy tam ktoś jest? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Nie, słuchajcie, to tylko samochód widmo. No dobrze, coś mam kupić, słuchajcie, w tej Biedronce. Co my tu mamy za listę zakupów? Dwa pomidory, 3 upieczone steki, surowego kurczaka i surowego łososia. Upieczone steki, patrzcie, już można kupić w Biedronce. Ciekawy jestem, czy tam coś będzie się później działo fabularnego, czy nie? Czy taki smaczek po prostu od twórcy mapy? Darek, otwieraj. Wow, co za biedra. O, przepraszam pana bardzo serdecznie. To znak zastrzeżony towarowy. Proszę zdejmować tę maskę tutaj. Wchodzić tędy. Wchodzić tędy. To którędy w końcu? Zabawki. O, Ender Chest. Zabawki, które są melonami. Patrzcie, czym się w Minecraftach bawią. To wszystko są zabawki. Nawet te kaktusy są zabawkami. Okej. Ubranie damskie, wow, jaka luks Biedronka, ubrania dziecięce, ubrania męskie, pieczone mięso, jest, znalazłem coś i mam steki, raz, dwa, trzy, i tylko z pieczonego mięsa miałem kupić steki, reszta jest surowa z tego co pamiętam, woda, soki, sok, okej. Pieczone mięso, warzywa, pomidory, tak, dwa pomidory. To są pomidory. Pomidory mogłyby być w Minecrafcie, prawda? Więcej warzyw by się przydało.
a nawet i słuchajcie, pory roku byłyby ciekawe, bo w Minecrafcie są liczone dni, więc tak naprawdę wprowadzenie pór roku nie byłoby jakimś większym problemem. Ile tego łososia miałem kupić? Czekajcie. Jednego surowego łososia. Dobra, jeden surowy łosoś, jeden surowy kurczak. Oddawaj mi kurczaka. I to chyba tyle. Dzień dobry! Dzień dobry, ile płacę? 19,75. Drogo. Do widzenia, do widzenia. No inflacja, słuchajcie, niestety. To jest jakaś masakra. Nigdy wcześniej nie widziałem tej ścieżki. Pójdę sprawdzić, dokąd prowadzi. O, widzę, że tutaj chyba młody twórca. Ja też zwracam taką małą uwagę na błędy ortograficzne, ale tylko i wyłącznie, żeby edukować. Ja się nie przypieprzam do tego, słuchajcie. Wiem, że dużo młodych osób buduje te mapy również na Minecraft mapy i bardzo to doceniam. Skrzyneczka jest zamknięta. Gdzie jest klucz w takim razie? Czy ja w ogóle będę potrzebował klucza do tej skrzynki? Bo nie jestem pewien. Wow, co to za opuszczony dom? Sprawdzę, co jest w środku. No, chciałbym zobaczyć, co jest w środku, nie ukrywam. Nietoperze są, zamknięte, poszukam klucza. Kurczę, ale te drzwi metalowe są tak chamsko zrobione, prawda? Że akurat na wysokości wzroku mamy te dwa piksele, a jak kucniemy, to też nic nie widać. Pytanie, czy to jest zamierzone? Byłoby fajnie, gdyby na przykład... Te piksele były wolne, słuchajcie, i byśmy tak mogli podejrzeć, prawda? Nawet jeden pasek tych pikseli, albo dwa chociaż, to byłoby ciekawe. Dobra, tam jest jakieś mięsko, drewno i jakiś słup światła. Tam widziałem jakiś czerwony, o właśnie, tam jeszcze. No dobra, muszę, słuchajcie, poszukać klucza. To nie będzie łatwe, coś mi się wydaje. Wow, wiecie, że... Nie widziałem chyba nigdy bloków ula w Minecrafcie. Naprawdę, teraz widzę go chyba pierwszy raz. I słychać pszczoły nawet w środku. What? Co tu się wydarzyło? Świnko, mogę ci pomóc jakoś? Czy mogę ci jakoś pomóc? Mięsko wypadło. Boże święty, co to za mapeczka. Świniaka pieką żywcem. O nie, i kolejny. Nieskończone źródło mięsa, fantastycznie. A tutaj? Tutaj chyba też nic nie ma? Tutaj? Nie ma. O kurczę. To nie będzie takie proste. Słuchajcie. Nie ma klucza. Jest, klucz do drzwi. Wow, pierwsza skrzynka. I chyba jedyna tak naprawdę tutaj. Miałem farta, że tego znalazłem, bo musiałbym pewnie latać w kółko. Zamknięte, poszukam klucza, już znalazłem. Co to za dziwny... Promień. Zobaczcie, on tutaj porywa ze sobą jakieś bloki. Niszczy... Wow, 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 wow. Wow. Okej, okay, tego też się nie spodziewałem. Strych, poddasze. Co to jest? Ktoś zbudował dziwną strukturę na poddaszu. Nic tu nie ma. Ale mogę zejść na dół. O kurde. Czaszki... Czerwony proszek. Podejrzana sprawa. I kupę mięsa ze świniaków. Co się tutaj wydarzyło? Co to za makabra jest jakaś? Nietoperki latają. A tutaj? Dom wygląda na opuszczony. Ale dlaczego dalej pali się w kominku? I co to za krew? Co to się stało? Co to za czaszka? No, nie jedna czaszka, tu jest więcej czaszek. Okej, okay, zobaczmy, może uda mi się wyciągnąć tę siekierkę. Wydaje mi się, że bez problemu, udało mi się. Co ona może popsuć? Dark Oak Slab. To nie jest ze slabów, nie? Nie jest. Więcej skrzynek. Te bloczki leżące tutaj fajnie wyglądają, naprawdę mogę je podnieść. Oddaj to. O, tutaj też chyba coś powinno być, patrzcie. Widzicie? Tu jest dużo armor standów jakiś. No dobra, mnie interesuje ta piwnica. Ja już na górze byłem. Oh yeah. Nie, to nie jest to? No nie. A już liczyłem, że mogę to zniszczyć. Gdzie tutaj są Dark Oak Slaby? Bo nie widziałem chyba nigdzie. Tu nie ma. Tu też nie. Nie ma. Nie ma. Tutaj są. Dobrze. Okej. Okay. Jest, udało się.
Mogę jeszcze wyżej wejść. Okej. Wow, 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 wow. Wow, ale ekstra. Co to za furgonetka? Moja głowa, gdzie ja jestem? Muszę znaleźć coś do rozwalenia tych krat. A czemu znalazłem się w więzieniu, jakiejś furgonetce? Co się tu wydarzyło? List Marka. Siema, jestem Marek. Uwidziałem cię, nieprzytomnego, w opuszczonym domu. Lubię do niego chodzić, nie pozwolę, by ktoś o nim wiedział. Więc wrzuciłem cię do furgonetki i wywiozłem do lochów pod jakimś starym zamkiem. Poradź sobie, okej. Okay. No dobra, mamy klucz do skrzynki. Słuchajcie, no ciekawie. Troszeczkę tak bez jakiegoś takiego odetchnięcia to wszystko się dzieje. Tak szybko, prawda? Za szybko moim zdaniem, ale no widzę, że tutaj mapeczka ma potencjał. Okej. Dobra. Klucz do skrzynki. Jakiej skrzynki? Panie Marku, kim pan jest? Dlaczego pan chce mi tutaj zrobić krzywdę? Tam są jakieś magiczne moce w tym domu. Tu mogę wyjść? Po prostu? Tak, o, no dobrze. To idziemy. O nie, parkury. Dobrze, dziękuję bardzo. Oho, dobra, mam klucz. Kilof, słuchajcie. Ktoś mi tutaj zostawił kilof w więzieniu. No dobra, niszczymy to. Dzień dobry, wyszedłem na wolność. To chyba mój rekord z wychodzenia na wolność z klatek. Coś się stało. Coś się otwiera. Zastanawiam się co. Okej. Okay. O, wow, wow. Co to za podziemne akwarium? Ale coś mi się wydaje, że to jest, słuchajcie, posesja tak naprawdę pana Marka. Co to? Otworzyło drzwi. I drugie drzwi. Tak, te drzwi otworzyło. Okej, jakieś bunkry. Coś powinienem chyba tutaj znaleźć. Wydaje mi się, że coś tutaj jest. O, właśnie. Dawaj mi to. I spierdzielamy. Tu mogłoby coś stać, nie? To byłoby super. Jakby był tam na przykład ten pan Marek na przykład. Coś takiego. Tu się coś świeci. Okej, mam klucz. Klucz do skrzynki. Klucz do drzwi. Do drzwi klucz. Gdzie mogę go postawić? Stonebricks. Chisalt. Jest tutaj. Okej. To chyba... Ło! Jest! Wyglądał jak trollface na sobie, jakby miał trollface'a. Otwórzcie mi to, proszę. A, to działa tak jak drzwi w Biedronce. A jednak nie? Nie gadaj, że miałem tam przejść w tym momencie. Game mode creative, żeby tutaj sobie zrobić przejście. Bo wydaje mi się, że powinienem tu jednak przejść. Nie gadaj, że nie. Game mode survival. Jest, dobra, tu miałem przejść. Okej. Ała, moja noga. Znowu coś ci się stało. Adventure. Co ci się stało? Ja spadłem tutaj. A, okej. Zawaliła się podłoga znowu. Dziękuję bardzo. O! Wieśniaku! Tu są drzwi, muszę je odkopać i wyjść, w końcu wróci do domu, Pietrek. Pietrek, to ty? Czy to ja jestem Pietrek? Ja nie jestem, ja jestem Pietrek. Dobra, teraz skumałem, jak nazywa się główna postać dopiero. Okej, dobra, to mogę zniszczyć. Ten kill off może Nether Brick Fence, czyli tutaj. Dzień dobry, kim pan jest? Krwawie, pomocy, przynieś mi jakiś bandaż! Nie mam bandażu, ale mam karasia. Łososia, przepraszam bardzo. Holender, jasne. Gdzie są twoje nogi, facet? Bandaż, kopalnia. Wątpię, żeby w kopalni był jakiś bandaż. Mogę otworzyć to? Nie mogę. Come on, bandaż. Sfoku Marek. O co chodzi? Wow. Wow, fajne. Podoba mi się. Strzały, mieczyk sobie weźmiemy. Płyta 11 oczywiście musi być na wyposażeniu każdego szanującego się Minecraftera. Nie uciekniesz. To ja cię tu zamknąłem, nigdy stąd nie uciekniesz. Sfoku Marek. Okej. Twoja ksywka brzmi bardzo strasznie. Skarbiec. Okej, no dobra.
biblioteka. Czerwony beacon. Widziałem go. O. Klucz do drzwi 2. Okej. Nie to perku. Sobie. Zabijam go? Nie. Do których drzwi? Czy to jest jakiś bandaż? Same czaszki. Jezus Maria, trochę sporo tych czaszek. No, całkiem sporo. Nie. Płyta 11, kolejna. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj panu niestety nie pomożemy na razie, bo nie mam bandażów. Nie wiem skąd mam je wytrzasnąć nawet. Okej. Okay. Skład. Skład czego? Skład węgla? Skład. O, klucz do kuźni. Jezu, całe miasto jest podziemne tutaj. Panie Marku, co pan tutaj kombinujesz? Lekarz, jest, lekarz. Daj mi bandaże. Jest, bandaż. Fantastycznie. Więcej bandaży. Lek. Też się przyda facetowi, jak nie ma nóg. I krew. Dobra, krwi nie potrzebuję. Mam bandaże. Panie, proszę bardzo. Dziękuję. O, jak miło. Może lek jeszcze? Nie. Okej. Okay. No dobrze. Chyba jakieś poboczne takie zadania, ale fajne. Fajne, że tutaj autor zwrócił na to uwagę. Więzienie. Ło. Będzie jakoś opowieść. Notatka Antka. Zrobiłem siekierę z drewna, ale wątpię, że mi się przyda. Włożyłem ją do dziury pod moją celą. Umrę tu z głodu jak inni. Daj mi siekierę. Ja tam wyjdę stamtąd? Dobra, wyjdę chyba, nie? Okej. Okay. Ups. Dobra, mogę tu pływać. Czekajcie. Okej, okay, idziemy. Płyniemy raczej. No, dużo się dzieje. To trzeba przyznać. Dużo się dzieje. O! Gdzie ja jestem? Nawet nie zwiedziłem tego całego, słuchajcie. Mam wrażenie obiektu. A ja jestem gdzieś dalej, już to jest parkour. Prawda? Czy na shifcie dam radę tutaj wejść? Nie dam rady chyba. Ale tutaj jest klucz do kuźni albo do drzwi. Nie mogę tu go położyć. Ani tego, ani tego. Niedobrze. Niedobrze. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jednego baga już znaleźliśmy. Małego, co prawda. Ale pytanie, czy tu nie ma żadnego baga. Kurczę. No powiem wam, klimatyczne te miejsca są. O, proszę bardzo, rybki. Tropikalne. Jest. Klucz do sali tortur. Okej. Okay. O. Pułapka. Coś do mnie strzelało. Kolejne miecze. To jest kuźnia. Czy sala tortur. Klucz do skrzynki z trupami. Okej. Okay. A to co? Mam to wziąć? Chyba nie, bo nie mogę na tego na niczym położyć. Okej. Okay. Może weźmy tak. Mieczyk nie potrzebuję, bo mam. Może go sobie gdzieś nawet położę. Sikierki też nie. Huh. O, jest. Notatka Joe'ego. Joe, co mi powiesz? Zdradź mi troszeczkę o tym miejscu. Torturują mnie tu już trzeci dzień. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Jeśli jesteś tu, to uciekaj, gdy tylko będziesz mógł. Okej, okay, Joe, ja teraz sobie tutaj bardziej zwiedzam. Jestem turystą. Tu nic nie ma. Czerwona pochodnia, zapalniczka. Może wezmę, może się przyda. Ło. Patrzcie. Tutaj był Joe. I tutaj był zgnieciony. Pyk. Okej, okay, słuchajcie, lecimy stąd, bo tak naprawdę tam nic więcej nie ma. Zastanawiam się tylko, gdzie. Gdzie ja powinienem teraz płynąć? No tutaj nic nie ma. Okej, okay, dobra. Tutaj nie. Tutaj. Wow, kurczę. Naprawdę niezły labirynt, słuchajcie, jest z tej mapeczki. I bardzo dużo pomieszczeń. Na lapis lazuli mogę coś położyć, tak. Okej. Okay. List kowala. Wynoszę się stąd. Kucie narzędzi już mnie nie bawi. Zostawiam mój magazyn z narzędziami, do którego wejście jest za zasłonami. Okej. Okay. Wow. Kurde. Kolejne korytarze. Dobra, tu nic nie ma. Ślepa uliczka. Narzędzia, tak? A te narzędzia będę pewnie do czegoś potrzebować, żeby coś zniszczyć. Jakieś bloki. Ło, panie kowalu, żeś to nieźle schował. Cobblestone wall mogę tym zniszczyć, okej. Okay.
tym niczego nie potrzebuję, tego też nie. Tego też nie, ale weźmy sobie w razie czego łopatę. Nie wiem co by miało to zmienić. Tak czy inaczej jestem na trybie Adventure, więc nic nie mogę robić, ale mogę zniszczyć ścianę z cobblestone'a. Szukamy ściany z cobblestone'a w takim razie. Tutaj mam jeszcze klucz do drzwi, który mogę położyć na piasku. Dobra, tutaj już byłem. Na piasku, tylko chyba nie widziałem niczego takiego, gdzie mógłbym położyć... Gdzie widziałem piasek. Ale tutaj, co mnie interesuje, to tu jest jeszcze jedna książka. O, właśnie. Książeczka. Więzień. Zdobyłem klucz do skarbca. Zakopałem go w kopalni. Kopalnia. Cobblestone. No właśnie. I skarbiec. Okej. Okay. Tutaj stąd wyszliśmy. Wieśniak jest? Jest, nigdzie nie poszedł. Tutaj się zawaliło, stąd przyszliśmy. Dobra. I teraz mogę tak naprawdę odkopać tutaj. Proszę bardzo. To coś. I co mi to da? Mogę zniszczyć cobblestone wall, ale dalej nie mogę tak naprawdę przejść. Okej. Okay. Podejrzana sprawa. To może w kopalni będę mógł coś zniszczyć w takim razie. Tutaj jest kopalnia. Nie. Nie gadajcie, że tam był jeszcze jakiś jeden kilof. Tym nie mogę niszczyć, prawda? Nie. Sfokum Marek. Byłem tu. Kurde. O fuck, nie udało się. Dobra, znalazłem jeszcze jedną skrzyneczkę. Notatka więźnia. Złapali mnie za to, że pomagałem niedożywionym i biednym. To moja ostatnia notatka. Jutro idę na szubienicę. Jesus, dramat. Dramat. Dramat, słuchajcie, kim jest pan Marek? Tak, jak on tam miał? Słuchajcie, nie wiem co dalej robić, bo mam klucz, który mogę położyć na piasku. Klucz do skrzyni z trupami. Nie wiem, czy ja to otwierałem, czy nie. Chyba tak, bo tam były jakieś takie u kowala, nie? Czy tam jeszcze wcześniej. O, książeczki kolejne. Pirat Joe. Skazali na śmierć, jutro idę do sali tortur. Ja nic nie zrobiłem. Chyba po prostu nie lubią piratów. Pirat Joe. Kazali im iść do kopalni. Wziąłem klucz do skrzyni z kilofami. Pewnie zabiorę go ze sobą do trumny w sali tortur. Byłem tam. Klucz do skrzyni w kopalni. Yeah. Nabiegałem się, słuchajcie, żeby znaleźć ten klucz. Tak w ciszy sobie tutaj tak naprawdę nagrywam ten materiał od 10 minut. I nie mogłem znaleźć kompletnie żadnego klucza, żadnej tak naprawdę wskazówki. Ale widzicie, pominąłem klucz do skrzynki w kopalni, wiedziałem. Dobra, lecimy do kopalni w takim razie, już znam tę mapę chyba na pamięć, bo obszedłem każde miejsce. No nie, i tak na pamięć znam tę mapę, że oczywiście do złej dziury tutaj wpłynąłem, więc fantastycznie. No dobra, sprawdźmy czy to działa. Yeah. No i słuchajcie, w końcu. Mam kilo, w którym mogę zniszczyć tego kobla tutaj w tym miejscu. Okej. Ale tam chyba coś jeszcze było, bo była taka wiadomość, taka informacja, że ktoś schował klucz w tej skrzynce w kopalni. Więc to chyba jeszcze nie koniec. Tak, i tutaj potrzeba siekierki. Tylko, że nie mam siekierki. Miałem siekierkę, która niszczyła typu bloki, ale wcześniej. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie z trupami, tylko do kopalni. Nie, tutaj jest cobblestone, tak naprawdę. Andezyt. I to wszystko. Czy tu jest jakaś inna kopalnia, albo jeszcze jakiś inny cobblestone, który mogę niszczyć? Tym. Gdzieś tu jeszcze było trochę kobla. O kurde. Ale to jest zaplombowane. Tu jest bardzo dużo kluczy na tej mapie. Tutaj naprawdę się można pogubić, a może pan coś wie? A widzicie, bo ja jeszcze tego kobla mogę niszczyć. Okej. Okay. Schował w kopalni podobno coś. Czy na pewno... O, jest coś. Jest. Block of Diamond. Mogę do skarbca otworzyć. Szkoda, że tutaj na mnie nie grasuje, nie? Ten typek, który nas tu schował. Okej. Okay. A może tutaj za mną się teraz pojawi? Klucz do wyjścia z lochów. Dziękuję bardzo. Jeszcze ci ukradnę trochę diaksów. Okej. Okay. Dobra, zaczyna się to wszystko składać w całość. Klucz do wyjścia z lochów. Ej, ale ja nie wiem jak popsuć te deski. No nie gadaj, gdzie jest sikierka? Gdzieś miałem taką sikierkę. Wyrzuciłem ją? Czyżby? No nie mów. Dobra, wiecie co, zrobiłem research. Nie mogłem nigdzie znaleźć tak naprawdę tej sikierki. Ja mam wrażenie, że ja jej się pozbyłem.
I tutaj, słuchajcie, teraz normalnie mogę położyć tą dźwignię, a tutaj jest, zobaczcie, bloczek piasku. No nie? Więc podejrzana sprawa. Ja, jeśli coś zepsułem, to przepraszam tutaj autorów mapy. Okej. Wyjście z lochów, za dużo czaszek. Jest, mogę wyjść. Coś tutaj będzie. O-o. Zostaw Diaksa. Umarłeś. Co? To była końcówka? The end. Koniec. Poszedłeś do nieba za to, że pomogłeś człowiekowi w lochach. O, dziękuję. Czyli pewnie są tutaj dwa zakończenia. Jakbym nie pomógł, to bym poszedł do piekła prawdopodobnie, tak? Okej, PK Team, słuchajcie. No dobra, poczytajmy. Czyli PK Bekatana i Chorus Team. To nasza pierwsza mapka. Gratulacje. Z tego, co widziałem na profilu panów albo pan, albo państwa, tak? Są jeszcze cztery inne mapki, więc słuchajcie, tutaj z tego co widzę początek przygody jako mapmakerów, twórców, testerzy, Rakun, Karma, Zynek, Damiano 320, EpicPlay.pl, Mr. Kubek, Werku, Ety, Maciek 40404, Darko, Pictus, KTDP8, Kacpikacpu, pozdrawiam serdecznie, no i tutaj proszę bardzo mamy autorów. Dokładnie tak. Ojejku, za dużo czytania, słuchajcie. Ale proszę bardzo, możecie sobie przeczytać tutaj również od twórców takie pozdrowienia, myślę, i tak naprawdę informacje, co robili tutaj autorzy. No dobrze, słuchajcie, to byłoby na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tej mapeczki. Co sądzicie? Dajcie znać, bo mamy jeszcze tak naprawdę dwie części. Nie uciekliśmy z lochów, ponieważ chyba nas coś złapało na sam koniec. Nie jestem pewien, ale muszę przyznać, że mapa typu Escape to jest bardziej niż przygodowa, ponieważ mieliśmy tutaj no, lochy, z których musieliśmy uciec. I to wielki labirynt tak naprawdę lochów, zrobiony bardzo ciekawie. Miejscami naprawdę byłem zakłopotany, czy dobrze idę, czy przypadkiem nie baguję w jakiś sposób mapy. Ale nie, na przykład tutaj ciężko było mi znaleźć wyjście ogólnie z tego pomieszczenia, bo żeby wyjść tutaj z tego pomieszczenia, proszę bardzo, to nie możemy się wrócić, bo tutaj, pamiętacie, był kilof drewniany rzucony w celi, tak, i to już klops, nie można stąd wyskoczyć, więc tutaj trzeba było, słuchajcie, wpłynąć, proszę bardzo, i wydostać się tym oto szybem. Fajna mapeczka z takim labiryntem. Szkoda, że tutaj coś nie biegało i jeszcze nas nie łapało, tak, na tej mapie, że tak jak w poprzedniej mapie, która była na kanale, to tam rzeczywiście było zaprogramowane jakieś takie sztuczne AI, można powiedzieć troszeczkę, z wyznaczoną ścieżką i trzeba było uciekać. Tak czy inaczej, mapeczka godna polecenia. Jestem ciekaw, jak wyglądają dwie kolejne części. Dajcie znaka, jeśli chcecie zobaczyć. A kolejny odcinek, myślę, wpadnie za 3, maksymalnie może 4 dzionki. Więc tyle w temacie, słuchajcie, tak naprawdę. Dobrze, Game Mode Creative sobie weźmy, żebyście zobaczyli mojego skina. No i żegnam się z wami, słuchajcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i miłego weekendu. Cześć!